Witam wszystkich widzów. Dziś chciałbym przybliżyć nieco temat typów amunicji stosowanych w armatach czołgowych. Nie będzie to dokładny opis każdego modelu amunicji, jest ich zbyt wiele, a film trwałby zdecydowanie zbyt długo. Niniejszy materiał będzie opisywał jedynie główne typy amunicji. Związane z nimi pewne niuanse konstrukcyjne, być może pewne ciekawostki, ale uprzedzam, nie jest to materiał, który w sposób bardzo dokładny będzie zagłębiał się w tą tematykę. Jest to bardziej materiał poglądowy, mający zapoznać widza z mnogością różnych typów amunicji do armat czołgowych. Część typów amunicji stosowanych w armatach czołgowych. Stosowana jest także w armatach automatycznych, np. bojowozów piechoty, czy artylerii, jak np. w armatach obicach. Warto o tym pamiętać. Na początek zapraszam oczywiście na łamy portalu Defense24 oraz kanału YouTube Defense24, gdzie można zapoznać się z różnymi materiałami na temat ogólnie pojmowanej obronności. A teraz zapraszam do właściwej części materiału. W materiale posłużę się na początku prostymi grafikami prezentującymi poszczególne typy tej podstawowej amunicji przeciwpancernej. Pierwszym typem amunicji przeciwpancernej jest prosty, pełnokalibrowy pocisk w nomenklaturze anglojęzycznej oznaczony jako AP od armor piercing, czyli przeciwpancerny. Kolejnym typem jest amunicja, amunicja oznaczona jako APC, czyli armor piercing capped, czyli pocisk wyposażony w czepiec, którego celem jest zapobieżenie pękania pocisku w momencie trafienia. W pancerz, co prowadzić może do niezdolności do penetracji owego pancerza. Stosowane są, czy też raczej były, dwa typy czepców. Pierwszym typem są czepce miękkie, których zadaniem było pochłonięcie fali uderzeniowej powstającej w momencie trafienia pocisków w pancerz. I zapobieżenie, by ta fala wniknęła w sam pocisk, no i powodał, powodowała właśnie pęknięcia i kruszenie się tego pocisku. Wadą miękkich czepców jest to, że nie działają przy trafieniach pod dużym kątem. Przy kącie trafienia wynoszącym 15 stopni lub więcej, czepiec jest po prostu zrywany, nim spełni swą funkcję. Przy kątach. Trafienia większych niż 20 stopni czepiec tego typu w ogóle nie zadziała, nie ma na to szans. Drugim typem są czepce twarde, których celem jest nie tylko ochrona właściwego pocisku, ale są także dostosowane do trafień pod dużym kątem. A często mają tak uformowaną geometrię, aby w trakcie penetracji pancerza pocisk nieco zmienił ten kąt. Tym samym niwelując efekt zwiększania efektywnej grubości pancerza ze względu na duży kąt trafienia. Jest to tak zwany efekt normalizacji. Co więcej, twardy czepiec lepiej się sprawdza przy pancerzach utwardzanych powierzchniowo. Oznacza to, że czepiec najpierw niszczy zewnętrzną, twardszą część płyty pancernej, po czym. Nietknięty w zasadzie pocisk zagłębia się w tej głębszej i miększej części płyty pancernej. Następnie mamy pociski określane jak, jako APBC, czyli Armor Piercing Ballistic Cap. A więc pociski te posiadają czepce balistyczne, których celem jest poprawa aerodynamiki pocisku. Z czego to wynika? Już w roku 1910 odkryto, że najbardziej optymalny aerodynamicznie kształt nie oznacza, że jest on najlepszy z punktu widzenia przybijania osłony pancernej, jeżeli chodzi o pociski pełnokalibrowe. A więc widać, mamy tutaj dwa wykluczające się wzajemnie wymogi. Dlatego wymyślono czepce balistyczne, które miały poprawić aerodynamikę i jednocześnie sam pocisk mógł mieć kształt lepszy z punktu widzenia przebijania osłon pancernych. Sam czepiec balistyczny jest wykonany z ukształtowanej w stożek cienkiej blachy, na przykład metalowej. Także w momencie trafienia ulega on zniszczeniu, ale już po prostu sam pocisk próbuje przebić osłonę. Kolejny typ amunicji to APCBC, czyli Armor Piercing Capped Ballistic Capped. Jest to połączenie amunicji APC i APBC, gdzie pocisk posiada zarówno czepiec balistyczny, jak i czepiec poprawiający charakterystyki przebicia pancerza. Co więcej, pełnokalibrowa amunicja przeciwpancerna może występować w dwóch wersjach, a więc zwykłego pocisku, nazwijmy to pasywnego, oraz pocisku z korpusem, który jest wydrążony w swojej tylnej części, a w owym wydrążeniu znajduje się niewielki ładunek wybuchowy, z angielskiego tak zwany booster Charge. Taka amunicja określana jest czasami jako APHE, czyli Armor Piercing High Explosive, i może on występować bez czepców wymienionych wcześniej lub z tymi czepcami we wszystkich możliwych kombinacjach. Jednym z podtypów tego typu amunicji jest SAP HE, czyli Semi Armor Piercing High Explosive, gdzie za cenę niższych zdolności do przebicia pancerza Pocisk zawiera więcej materiału wybuchowego, co czyni go skuteczniejszym po przebiciu tego pancerza, o ile go przebije. Kolejny typ amunicji przeciwpancernej prezentuje stopniową ewolucję w kierunku amunicji używanej współcześnie. Jest to tak zwana amunicja APCR, czyli Armor Piercing Composite Rigid. Jest to wczesny typ amunicji podkalibrowej gdzie rdzeń wykonany z materiału o dużej gęstości posiada mniejszą średnicę od średnicy lufy, z której jest wystrzeliwany. Aby więc zapewnić odpowiednie prowadzenie pocisków w lufie i odpowiednią celność, rdzeń umieszczony jest w płaszczu wykonanym z jakiegoś lekkiego metalu, na przykład aluminium. No, tak to wygląda tutaj w wypadku e, amunicji e, radzieckiej. W trakcie lotu do celu taki pocisk zachowuje się no, mniej lub bardziej jak normalny pocisk pełnokalibrowy, choć jest lżejszy, tym samym dysponuje większą prędkością wylotową oraz bardziej płaską trajektorią lotu. W momencie trafienia w cel zewnętrzny płaszcz ulega zniszczeniu, zaś pancerz przebijany jest rdzeniem wykonanym z materiału o dużej yy, gęstości. Jedną z wad amunicji APCR jest to, że płaszcz cały czas do celu leci wraz z rdzeniem stawiając większy opór aerodynamiczny oraz będąc tak zwaną masą pasożytniczą. Poza tym amunicja APCR jest także mało skuteczna przeciwko pancerzom pochylonym, po prostu ma większe skłonności do rykoszetowania, a lepiej sprawdza się przeciwko płytom pancernym ustawionym pionowo. Ze względu te problemy, kolejnym etapem ewolucji amunicji tego typu jest amunicja APDS, czyli Armor Piercing Discarding Sabot, gdzie płaszcz zwany sabotem, co z francuskiego oznacza but, w momencie, gdy pocisk opuszcza lufę armaty, po prostu odpada. Co ciekawe, gdy przyjrzymy się prze przekrojowi yy, pocisku, yy, poza tym, że rdzeń osadzony jest w sabocie, to również dysponuje on czepcem balistycznym poprawiającym jego aerodynamikę. Także tutaj na zdjęciu tego przekroju widzimy zewnętrzny płaszcz, czyli właśnie sabot, i umieszczony wewnątrz rdzeń, który do tego posiada czepiec aerodynamiczny, poprawiający jego właściwości w czasie lotu do celu. Wadą amunicji APDS, podobnie jak w przypadku amunicji APCR, jest to, że rdzeń jest stosunkowo krótki, co ogranicza jego zdolność do przebijania pancerzy, w tym również tych silnie nachylonych. Tego typu amunicja również ma tendencję do rykoszetowania. Dlatego dalszą ewolucją jest amunicja APF SDS, czyli Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot jest to współcześnie stosowana amunicja przeciwpancerna, która posiada najlepsze zdolności do przebijania ciężkich pancerzy kompozytowych. Charakteryzuje się dużym wydłużeniem rdzenia, który od teraz stabilizowany w locie jest brzechwami, przez co w locie po odrzuceniu sabotu rdzeń przypomina wielką metalową strzałę. Zastosowanie brzechw do stabilizacji pocisku w locie jest wymagane ze względu właśnie na to duże wydłużenie pocisku, na który nie wpływa korzystnie stabilizacja obrotowa nadawana pociskom przez bruzdowany przewód klasycznej lufarmatni. armatni. Jest to dość skomplikowane zagadnienie, ale w uproszczeniu. Pociski stabilizowane ruchem obrotowym wokół, wokół własnej osi. Wymagają bardzo konkretnej proporcji pomiędzy długością, a średnicą. Jeśli więc taka amunicja będzie za długa, stanie się niestabilna w locie. Pocisk może po prostu zacząć koziołkować w locie. Dlatego stosowana jest stabilizacja brzechwami. Ale co ciekawe, wykorzystanie brzechw sprawia również, że sens straci stosowanie bruzdowanych luf lufarmatnich. Ponieważ stabilizacja brzechwami jest obecnie na tyle dobra, że armaty gładkolufowe są co najmniej równie celne, jeśli nie celniejsze, jak świadczą o tym testy, od tych armat z lufami bruzdowanymi. Zresztą stabilizację brzechwami zaczęto także stosować w amunicji pełnokalibrowej, takiej jak amunicja kumulacyjna i odłamkowo-burząca. Kolejny typ amunicji przeciwpancernej to amunicja kumulacyjna. Jest to typ pełnokalibrowej amunicji przeciwpancernej, która pojawiła się w okresie II wojny światowej. Amunicja kumulacyjna działa na zasadzie wykorzystania wydrążonego w odwrócony stożek materiału wybuchowego z tak zwaną wkładką kumulacyjną, również w kształcie odwróconego stożka. Generalnie wkładka kumulacyjna najczęściej jest wykonywana z miedzi może być wykonana ze stali, z innych materiałów, np. przykład z Tantalu, ze zubożonego uranu, a nawet ze szkła. Jak się okazuje, wkładka wykonana ze szkła ma naprawdę bardzo dobre właściwości przebijania pancerzy. W momencie detonacji ładunku wybuchowego wkładka kumulacyjna zapada się i tworzy się w ten sposób tak zwany strumień kumulacyjny. Jest to tak zwany efekt Munro. Tutaj ważna uwaga. Wbrew krążącym w internecie i innych mediach mitom, strumień kumulacyjny nie przepala ani nie przetapia się przez pancerz. Ten mit wynika z niezrozumienia anglojęzycznego akronimu tej amunicji, czyli HIT, co w wolnym tłumaczeniu znaczy ciepło lub gorąco, ale akronim ten powinien być rozwijany jako High Explosive Anti-Tank, a więc wybuchowy przeciwczołgowy. Natomiast, co się dzieje w takim razie w trakcie procesu penetracji pancerza? Struming kumulacyjny nie jest zbyt gorący, jego temperatura jest niższa niż temperatura topnienia miedzi. Ale strumień kumulacyjny staje się nadplastyczny. Można więc w dużym uproszczeniu powiedzieć, że pozostając ciałem stałym, zachowuje się nieco jak ciecz, która rozpędzona wybuchem materiału wybuchowego do ogromnych prędkości, tu mówimy o prędkościach naddźwiękowych i tu kilkukrotnych, energią kinetyczną po prostu przebija pancerz. Y to, jak działa amunicja kumulacyjna, może zostawię w ogóle na inny materiał filmowy. Dość powiedzieć, że w toku działań wojennych oraz prac, prac badawczo-rozwojowych odkryto, że stabilizacja obrotowa klasycznej amunicji negatywnie wpływa na zdolności do przebicia pancerza przez amunicję kumulacyjną wystrzeliwaną z armat czołgowych. Co ten ruch obrotowy wpływa na to, że strumień kumulacyjny niepoprawnie się formuje. No więc Trzeba było jakoś zaradzić temu problemowi. W sposób niekonwencjonalny i typowo dla siebie oryginalny, problem próbowali rozwiązać Francuzi w tak zwanej amunicji obóz G, który znany jest pod swym wojskowym oznaczeniem OCC-105F1. Pocisk ten składa się z dwóch części, jak możemy tutaj zobaczyć na fotografii przekroju. Zewnętrznej skorupy, która w momencie wystrzału zaczyna być stabilizowana, obracając się wokół własnej osi, tak jak w klasycznej amunicji, oraz wewnętrznej części, która pozostaje mniej lub bardziej, ale nieruchoma i zawiera głowicę kumulacyjną, obie części połączone są ze sobą za pomocą łożysk kulkowych. Rozwiązało to problem i pozwoliło na zwiększenie poziomu penetracji, ale jednocześnie sprawiło, że pocisk ma dość skomplikowaną konstrukcję, a do tego nie da się tutaj zwiększyć średnicy głowicy kumulacyjnej. A to średnica ma dość istotny wpływ na potencjał penetracji pancerza przez głowicę kumulacyjną. Więc w uproszczeniu, im większa średnica, tym większy potencjał penetracji. I tutaj tej wkładki nie dało się zwiększyć, jeżeli chodzi o jej średnicę, aż do ścianek zewnętrznej skorupy. No bo tu mamy de facto dwie skorupy, to jest tak jakby pocisk ukryty w pocisku. Także ze względu na to, te, ta amunicja się za specjalnie nie rozpowszechniła, tak naprawdę tylko Francuzi, przynajmniej przez pewien czas, yy, ją produkowali. Nie miała ona dużego potencjału rozwojowego więc można powiedzieć, że to była ślepa uliczka. Natomiast innym rozwiązaniem, które stało się popularne na całym świecie, było po prostu zastosowanie stabilizacji brzechwami w amunicji kumulacyjnej na wzór amunicji APFSDS. Jeżeli chodzi o NATO, dziś wszystkie pociski kumulacyjne mają bardzo podobną, a wręcz niemal identyczną konstrukcję. Zarówno jeżeli chodzi o kaliber 105 mm, jak i 120 mm, a nawet można powiedzieć, że i kaliber 90 mm jest tutaj bardzo podobny konstrukcyjny. Nie, po prostu pociski no, różnią się średnicą, różnią się pewnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, ale powiedzmy, że mniej więcej układ konstrukcyjny pocisku, taki jaki widzimy tutaj, na przykładzie tej amunicji kaliber 120 mm, no jest stosowany w tych powiedzmy trzech kalibrach: czyli 90, 105 i 120 mm. W amunicji kaliber 140 mm schemat konstrukcyjny byłby bardzo podobny, tylko po prostu średnica byłaby większa. Do armat kalibru 125 mm standardu radzieckiego również stosuje się amunicję kumulacyjną stabilizowaną brzechwami. Ale tutaj chciałbym pokazać pewną ciekawostkę, czyli pocisk kumulacyjny najprawdopodobniej oznaczony jako 3BK31 pochodzący z Rosji. Jest to pocisk o tyle nietypowy jeżeli chodzi o amunicję kumulacyjną do armat czołgowych, że posiada aż trzy wkładki kumulacyjne. A więc, tak zwany prekursor w nosie pocisku, którego zadaniem jest detonacja wybuchowego pancerza reaktywnego. Następnie mamy główną głowicę kumulacyjną, a za nią jeszcze dodatkowy ładunek pomocniczy. Sekwencja detonacji ma być następująca: a więc, najpierw detonuje prekursor, następnie co ciekawe. Detonuje ładunek pomocniczy znajdujący się na samym końcu pocisku, a dopiero jako ostatni detonuje ładunek główny. Warto zwrócić uwagę, że w wkładce kumulacyjnej głównej głowicy, czyli tej znajdującej się po środku, jest otwór, przez który przelecić ma strumień kumulacyjny z ostatniego ładunku pomocniczego. Chodziło o to, żeby po prostu Jeden strumień kumulacyjny nie uszkodził drugiego, w teorii miało to pozwolić na pokonywanie najcięższych osłon kompozytowych, do tego jeszcze ekranowanych wybuchowym pancerzem reaktywnym, ale w praktyce tego typu amunicja musiała być skomplikowana i droga w produkcji. Do tego musiała być wykonana. Przy najwyższych standardach jakości, aby zapewnić najlepsze parametry penetracji przez te strumienie kumulacyjne. Chodzi tutaj głównie o to, że e, strumień pomocniczy w tylnej części pocisku musiał być idealnie w osi z, z ładunkiem głównym, tak aby te strumienie kumulacyjne nie zaburzały się wzajemnie i nie, przez to, żeby poziom penetracji nie spadał. Więc prawdopodobnie dlatego, że ta amunicja była skomplikowana, droga w produkcji 3BK-31 nigdy nie trafił do produkcji seryjnej i służby. Przynajmniej nigdzie nie widziałem dowodów na to, że tego typu amunicja została przez Rosjan wdrożona. Kolejnym typem amunicji kumulacyjnej jest tak zwany MPAT, czyli Multipurpose Anti-Tank. Jest to pomysł amerykański, ale stosowany również przez np. Armię Republiki Korei. Ponieważ amunicja kumulacyjna używana jest głównie do walki z pojazdami lżej opancerzonymi niż nowoczesne czołgi podstawowe oraz innymi celami, uznano, że można zrezygnować z wyższej przebijalności strumienia kumulacyjnego i zredukować średnicę wkładki oraz samego pocisku. W celu zredukowania jego masy, yy, poprawienia jego aerodynamiki, yy, można było przez to zwiększyć prędkość wylotową, sprawić, że pocisk ma bardziej płaską trajektorię lotu, co poprawia yy, celność. Ze względu na redukcję średnicy pocisku, ma on również yy, sabot. Yy, Pocisk ten posiada także specjalny zapalnik. W normalnym trybie pracy jest to typowy zapalnik uderzeniowy, ale można go również ustawić w tryb zbliżeniowy. Wtedy pocisk ten może wykorzystywać do można wykorzystywać do niszczenia nisko i wolno lecących celi, jak śmigłowce na przykład. Tutaj mamy przykład z testów, gdzie no, można powiedzieć, że detonacja tego pocisku. Z całą pewnością ten śmigłowiec zestrzeliła. Yy. Istnieje także odmiana tego typu amunicji oznaczona jako yy. HEOR, czyli High Explosive Obstacle Reduction. Jest to amunicja burząca, służąca do niszczenia fortyfikacji budynków. Yy. Kolejnym typem amunicji yy. Który, która jest uznawana za, i była opracowana jako amunicja przeciwpancerna jest amunicja HESH h, -E h czyli High Explosive Squash Head często spotykana jest również pod nazwą h -E -P, HEP czyli High Explosive Plastic w języku polskim najlepszy termin na tego typu amunicję to amunicja odkształcalna Amunicja tego typu stabilizowana jest obrotowo i z tego co wiem, tylko w ten sposób może działać prawidłowo, dlatego nie jest stosowana w armatach z gładkim przewodem lufy. Jest to typ amunicji przeciwpancernej, która ma neutralizować pojazdy opancerzone bez potrzeby przebijania pancerza. Konstrukcja pocisku jest następująca: skorupa jest cienka. W jej wnętrzu znajduje się plastyczny materiał wybuchowy, na dnie pocisku zapalnik. W momencie trafienia w pancerz, plastyczny materiał wybuchowy ma się odpowiednio na tym pancerzu, mówiąc kolokwialnie, rozpłaszczyć, a następnie zdetonować. Eksplozja materiału wybuchowego ma wywołać falę uderzeniową, która przejdzie przez pancerz i spowoduje, że od jego wewnętrznej strony oderwą się duże fragmenty płyty pancernej, rażące załogę i inne istotne elementy wewnątrz pojazdu, jak amunicja, paliwo i tym podobne. Tego typu amunicja skuteczna jest tylko przeciwko jednorodnym pancerzom stalowym, natomiast wszelkie typy pancerzy przestrzennych lub kompozytowych. Sprawiają, że staje się ona praktycznie nieskuteczna. Od momentu wprowadzenia na szeroką skalę pancerzy przestrzennych i kompozytowych, amunicja tego typu stała się amunicją wielozadaniową do niszczenia lżej opancerzonych pojazdów, fortyfikacji, budynków oraz siły żywej przeciwnika i pojazdów nieopancerzonych. Przy czym ma ona jedną wadę. W porównaniu do klasycznej amunicji odłamkowo burzącej, nie generuje ona tak dużej ilości odłamków. No i właśnie, kolejny typ amunicji to klasyczna amunicja odłamkowo burząca a więc stalowa skorupa wypełniona materiałem wybuchowym, stabilizowana obrotowo lub brzechwami. W tym wypadku widzimy amunicję stabilizowaną brzechwami. Nowoczesnym wariantem amunicji odłamkowo burzącej jest amunicja tego typu z zapalnikiem programowalnym. Zapalnik ten typowo można zaprogramować w trzech trybach pracy. Podstawowym trybem jest detonacja przy uderzeniu w cel, tak jak w wypadku klasycznej amunicji odłamkowo burzącej. Drugim trybem jest detonacja z opóźnieniem, czy też ze zwłoką, jak ktoś woli. Służy do walki z siłą żywą przeciwnika, kryjącą się w umocnieniach typu bunkry, w budynkach oraz do zwalczania pojazdów, w tym opancerzonych, za wyjątkiem nowoczesnych czołgów podstawowych z ciężkim pancerzem kompozytowym. Choć tutaj jedna uwaga: jeżeli tego typu pocisk wystrzelimy w czołg podstawowy, taki nowoczesny, z masywnym, grubym pancerzem kompozytowym. I wystrzelimy ten pocisk właśnie w takim trybie, czyli ze zwłoką. Istnieje duża szansa, że będzie on w stanie przebić tą stosunkowo cienką zewnętrzną powłokę stalową, wbić się wewnątrz pancerza kompozytowego i zdetonować, powodując, że w najgorszym razie taki pancerz zostanie. Częściowo uszkodzony, a w najlepszym, że moduł takiego pancerza kompozytowego zostanie całkowicie uszkodzony. Tym samym zmaleje jego odporność na trafienia już yy, amunicją przeciwpancerną. Yy, także, oczywiście, likwidacja opancerzonych pojazdów za pomocą takiej amunicji no jest wyjątkowo skuteczna. Można sobie tylko wyobrazić, co taki pocisk. W trybie z detonacją, z opóźnieniem robi z czymś takim jak BMP-1, BMP-2, BMP-3 i to jeszcze nie tylko z załogą, ale jeszcze desantem z armatochałbicą samobieżną. Widziałem kiedyś takie nagranie z testów prowadzonych jeszcze przez Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, gdy użytkowali czołgi, właśnie z tego typu amunicją. Eee, strzelali do mm, rosyjskiej, czy też radzieckiej armat haubicy samobieżnej 2S3 Akacja. Eee, strzelali w wieżę, eee, więc e, pocisk trafia w wieżę, przebija jej, ciężki, jej, jej cienki pancerz, wybucha wewnątrz. No i doszło po prostu do w zasadzie e, dezintegracji tej wieży. No, został sam kadłub. Także jak widać tego typu amunicja potrafi być bardzo skuteczna, szczególnie przeciwko pojazdom lżej opancerzonym. Kolejnym trybem pracy zapalnika jest detonacja w wyznaczonym czasie, czyli z angielskiego tak zwany airburst. Pocisk detonuje w powietrzu siejąc dużą ilością odłamków. Tutaj wycięta klatka z filmu prezentującego amunicję M1147. My taką amunicję również kupiliśmy razem z czołgami Abrams. Jak tylko będzie gotowa, zostanie dostarczona do Polski. Dzięki takiemu trybowi pracy można za pomocą tej amunicji razić np. piechotę kryjącą się w okopach bądź za przeszkodami terenowymi. Pojazdy, w tym teleko opancerzone, a nawet i te ciężej opancerzone, niszcząc elektrooptykę, czy inne delikatniejsze elementy znajdujące się na zewnątrz pancerza. W tym trybie pracy pocisk może również radzić cele latające typu śmigłowce, co więcej, w trakcie pierwotnych testów, kiedy M1147 był jeszcze oznaczony jako XM1069. Możecie tutaj zobaczyć różne cele, jakie były ostrzeliwane tą amunicją, i zobaczcie. Był on w trybie zapalnika z opóźnieniem w stanie przebić boczny pancerz wieży czołgu T55. I żeby dać pewien kontekst o zdolnościach tej amunicji, to w tym miejscu mniej więcej burta wieży czołgu T55 ma około 150 mm grubości. Także jak na amunicję odłamkowo-burzącą robi to wrażenie. No i można sobie wyobrazić, co potem detonacja takiego pocisku robi wewnątrz. No można powiedzieć, że to troszeczkę na podobnej zasadzie, jak amunicja z okresu II wojny światowej przeciwpancerna właśnie wydrążona i z niewielkim ładunkiem wybuchowym. No, tutaj te zdolności są oczywiście dużo, dużo większe. I Generalnie amunicja odłamkowo-burząca z zapalnikiem programowalnym traktowana jest jako amunicja wielozadaniowa, która ma zastąpić amunicję typu hit, M-PAD, klasyczna amunicję odłamkowo-burzącą oraz amunicję kartaczową. No i właśnie, amunicja kartaczowa, co to jest? Ano przypomina trochę taki gigantyczny nabój ze śrutem do strzelby gładkolufowej. Koszyk wypełniony jest około tysiącem kulek ze stali lub ze stopu Wolframu. Amunicja ta służy głównie do walki z siłą żywą, która znajduje się w niedalekiej odległości od pojazdu. Ponadto tego typu amunicją możemy na przykład również niszczyć druty kolczaste, druty ostrzowe tego typu przeszkody. Wariantem tego typu amunicji jest amunicja typu Beehive, czyli pszczeli ul, a po naszemu amunicja strzałkowa, w której zamiast kulek znajdują się takie oto strzałki. Materiał wybuchowy rozrywa skorupę, no i sieje tymi strzałkami. W różnych kierunkach tego typu amunicja była na przykład stosowana bardzo, w bardzo dużych ilościach podczas wojny w Wietnamie. Ostatnim dziś omawianym typem amunicji konwencjonalnej jest amunicja dymna. Jak nazwa wskazuje, służąca do stawiania zasłon dymnych, najczęściej wykorzystująca biały fosfor. A więc może być też używana w roli amunicji zapalającej. Oczywiście, tego typu amunicja no w zasadzie nie jest już praktycznie użytkowana, jeżeli chodzi o armaty czołgowe, przynajmniej te kalibru 120 i 125 mm lub większe. W kalibrze 120 mm to bodajże tylko Brytyjczycy się w to bawili. Amerykanie zrezygnowali z tego typu amunicji, jak tylko przeszli na kaliber 120 mm i armaty gładkolufowe. To też wynikało po prostu z tego, że tego typu amunicja jest dosyć trudna w przechowywaniu, bo też odkryto, że powinna być ustawiona pionowo w czołgu. No a w nowoczesnych czołgach takich jak Abrams amunicja przechowywana jest Horyzontalnie poziomo, no i tutaj miały się pojawiać jakieś problemy, szczególnie przy dłuższym przechowywaniu wewnątrz czołgu, ale dlaczego dokładnie to nie wiem. No, w każdym razie od tego typu amunicji się odchodzi, czy też już nawet odeszło. Zamiast tego czołgi stawiają zasłony dymne za pomocą wyrzutni granatów dymnych i aerozolowych. Także to by było na tyle w tym materiale. Oczywiście w armatach czołgowych stosowana jest także amunicja kierowana, ale zasługuje ona chyba na osobny materiał. Tymczasem mam nadzieję, że ten mocno uproszczony materiał był ciekawy i pozwolił zapoznać się widzom z mnogością typów amunicji artyleryjskiej stosowanej w uzbrojeniu głównym czołgów. No to szczególnie materiał tutaj kierowany do osób które dopiero zagłębiają się w tą tematykę. Także mam nadzieję, że był ciekawy, pozwolił troszeczkę rozwinąć wiedzę. No i cóż mogę powiedzieć więcej? Pozdrawiam wszystkich widzów. Do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym materiale. Czołem!